Dzień dobry kochani. Przychodzę do Was z kolejną inspiracją z mojej sesji, a dzisiaj chcę troszeczkę powiedzieć o lęku. I coś mam poczucie, że powiem Wam coś, co dla wielu z Was być może będzie odkrywcze, bo my często nie mamy świadomości, jak lęk nas wikła i kogo bądź co ten lęk tak naprawdę reprezentuje, dlatego te narzędzia, które najczęściej używamy do pracy z lękiem, po prostu nie działają, po prostu one nie mogą być w tych sytuacjach konkretnych skuteczne. I a propos lęku, to jeszcze tylko nadmienię, że w październiku będę prowadziła warsztaty online Lęk przed oceną innych, uzdrawianie, czyli tak naprawdę ten temat będzie o jednym z naszych najpotężniejszych lęków, z którym się w mniejszym czy większym stopniu mierzy, bądź mierzył kiedyś. Myślę, że tak naprawdę każdy z nas, każda z nas, i tam też dużo będę mówiła właśnie w ogóle o samym lęku, ale również najwięcej właśnie o tym lęku przed oceną innych. I wracając, kochani, do mojej sesji, do inspiracji, z jaką do Was przyszłam, to zgłosiła się właśnie do mnie duszyczka, która ma różnego rodzaju wyzwania w życiu, różnego rodzaju zmiany. No i te zmiany, te wyzwania powodują mniejsze bądź większe lęki. I nie ma w tym nic, że tak powiem, nienormalnego, bo zazwyczaj jest tak, że każde gdzieś tam wyzwanie, nowe szczególnie, właśnie powoduje w nas lęk, powoduje niepokój, nawet jeżeli razem z tym uczuciem są też inne, na przykład ciekawość, co to będzie, ciekawość zmiany, otwartość na tą zmianę, jakiegoś rodzaju ekscytacja, no to gdzieś tam się wkrada ta niepewność i właśnie ten lęk. No ale problem polegał na tym, że właśnie, tak jak już wspomniałam, te narzędzia, których ona używała do pracy z lękiem i które się gdzieś tam sprawdzały wielokrotnie, po prostu się tutaj nie sprawdziły. I co się okazało, kochani? Okazało się, że ten jej lęk, z którym ona się mierzy, on jest konkretnym reprezentantem. I w tej sytuacji konkretnej on był reprezentantem jej taty, który wielokrotnie wzbudzał w niej lęk, wzbudzał w niej strach, kiedy była dzieckiem. Razem z tym lękiem i tym strachem płynęła do niej pogarda, złość, umniejszanie. I dlatego te narzędzia, których ona używała, one nie mogły zadziałać do pracy z tym lękiem. I dopiero jak my w sesji dotarłyśmy do tego, że jej zachowania i jej reakcje na ten lęk, który doświadcza, a był to lęk przed nowymi, przed konkretnymi nowymi wyzwaniami i konkretnymi zmianą, nie jest tak naprawdę reakcją na lęk dorosłej osoby, tylko jest reakcją na jej wewnętrznego, znaczy inaczej, jest reakcją jej wewnętrznego dziecka na kogoś, kto wzbudzał w niej największy lęk w dzieciństwie, czyli tak naprawdę na tatę. I tutaj jej reakcja to była: to mnie przerasta, to jest większe ode mnie, okej, czuję lęk, ale ja tego lęku nie pokonam, ja nie dam rady, bo to jest większe ode mnie, ten lęk mnie miażdży, ten lęk mnie ogranicza, ten lęk mnie naciska i ten lęk zrobi wszystko, żebym ja nie wyszła do tego ruchu. I dokładnie tak samo ona się czuła właśnie w dzieciństwie przy tacie. I dopiero jak my to rozpuściłyśmy w sesji, to ona była w stanie w ogóle zupełnie inaczej popatrzeć na ten lęk. Już jako na lęk, właśnie jako na emocje, a nie jako reprezentanta taty, bo już w tym momencie po rozpuszczeniu w sesji ten lęk nie wzbudzał tych wszystkich wokoło innych odczuć, tylko po prostu wzbudzał lęk. I jak popatrzyła na niego z perspektywy dorosłej osoby na lęk, tak jak my patrzymy na lęk przy takiej, wiecie, zdrowej reakcji, to się okazało, że ona jest sobie w stanie naprawdę, tak naprawdę już tymi narzędziami, które ma, które wielokrotnie się sprawdzały, po prostu z tym lękiem uporać. Także widzicie, kochani, czasami tak jest, że właśnie pewne emocje, one reprezentują jakby nasze doświadczenia z przeszłości, one reprezentują różnych ludzi z przeszłości i my, odczuwając daną emocję,
wikłamy się i przeżywamy tak naprawdę i doświadczamy tej emocji i tej sytuacji nie z pozycji dorosłej osoby, tylko to nas automatycznie regresuje do pozycji dziecka. Tak jak było właśnie w tym wypadku, ta reakcja była z jednej strony reakcją na lęk, ale z drugiej strony reakcją na osobę, która wzbudzała największy lęk w dzieciństwie, kiedy była dzieckiem i kiedy jako dziecko czuła się właśnie bezbronna, czuła się też przy tym poniżana i miała rzeczywiście poczucie, że ten lęk jest dużo, dużo większy od niej i on ją w jakiś sposób miażdży. Także tyle z inspiracji, kochani, ode mnie. I co? Do następnego razu. Do zobaczenia. A, i dajcie koniecznie znać, kochani, czy to z Wami zarezonowało, czy ten przykład z kimś z Was zarezonował. Wszystkiego dobrego.